Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, oto i oczywiście Spiritfarer. Tak więc w dzisiejszym epizodzie zajmujemy się w sumie dalej historią Astrid i jej zaginionego męża Giovanniego, który jak się okazało za pośrednictwem pewnego spoilera dowiedziałem się, że jest dokładnie tam gdzie myślałem, tylko trzeba całą tą ścieżkę przeleść. No i cóż, na przyszłość chyba lepiej, żebym nie rozmawiał z niektórymi znajomymi o grach, które akurat ogrywam, bo widzę, że oni wiecznie chcą mi spoilować, ale mniejsza z tym. I przy okazji właśnie jeszcze w międzyczasie popływałem, trochę podkrywałem i w ogóle też zdobyłem w końcu pierwsze kokony związane z jedwabiem, więc tak ze 4 przerobimy, zobaczymy jak to będzie i okej. Jedwab ma duży próg akceptowalności z tego co widzę, ale strasznie szybki. Więc jeszcze raz tylko muszę sprawdzić. Nie, coś czuję, że jedwab to będzie to coś, co by zrobił bardzo niedbale. Ale dobra, już jesteśmy na miejscu, oto i Masza. Druga z żółwic. Oczywiście zanim coś, co wsadzę tam do nich. Po jednym składniku, których na pewno będę potrzebował, cynk też. Czemu nie? Ale i coś mi mało miedzi. Ale powiedzmy, że wsadzę dęba. Miałem dęba wsadzić, jak go jakoś nie ma. Dobra. Ale zanim coś, to Astrid, nie dzwoń na mnie jak na służącą, proszę cię. A jak ci mówiłam, Masza i ja nigdy się nie dogadywałyśmy. Okej. Okay. Jest prawdziwą plotkarą, coś tego typu. I nie tą zabawnego typu. I tak dużo gorszą ode mnie. Ej, nigdy nie czerpiłam przyjemności z niszczenia cudzych żyć. W kontraście, a dobra, nieważne czym, nie jestem pewien. Znowu za wczesna godzina na nagrywanie, muszę przyznać. Ale powinno udać mi się trochę tutaj zagrać w tym momencie. Zobaczymy, czy uda nam się to oszukać. Perfekcyjnie. Masza! Miło cię widzieć, stara wiedźmo. Dobra, to akurat pominę. Jak sobie radzisz w tych dniach? Cóż, czyż to nie Astrid? Nigdy nie byłaś dla mnie taka miła wcześniej. Czy to Olga cię tu przysłała? Czy mam... Dobrze się domyślam, że potrzebujesz przysługi? Aha. Jeśli chodzi o szalik, to przykro mi, kochana, ale już oddałam ostatni, który uszyłam tam temu biegadachowi w górach, coś tego typu. Ale mam dalej trochę skarpet zimowych, jeśli jesteś zainteresowana. To miło z twojej strony, ale to nie będzie konieczne. Nie, no, dzięki. Stella to no, powitała mnie na swojej łódce i zrobiła dla mnie wspaniały dom. Kiedy pływam po oceanach. Wszystkie moje potrzeby są spełniane dzięki tej młodej, cudownej kobietce. Tak właściwie szukam informacji. Kochana, wiesz może słyszałaś cokolwiek o Giovannim? Wiem, że to wszystko głupie, ale szukam mojego leniwego męża. Olga napisała w liście, że powinnaś wiedzieć gdzie jest. O, tak właściwie to wiem. Ale Astrid... Wiesz, że nie jestem na bieżąco spotkałem czy coś takiego. Ja, Olga, może... Ja nawet... Ja nie będziemy nawet gadać z Irną, ale ze mną? Ja nigdy. A, nie wiem. Nie rozumiem o co chodzi. Pamiętasz kiedy... Wspomniałem Sir Brogwoodowi, że jego żona spotkała się z jego kuzynem w niższym w niższych orgorodach. Albo kiedy pani Fredericks, ja naprawdę o tych godzinach i tak dzisiaj nie powinienem nagrywać. Przyznała mi, że
przyznała mi sekret, podwiedziała mi sekret swojego zagranicznego kochanka? Nie? Dokładnie. Dlatego, że nikomu tego nie powiedziałem. O, masza kochana, to prawda. Ale co to ma do rzeczy z panem Longdon, z jego po prostu kłótnią z żoną, coś takiego? To wszystko dlatego... Aha. Co się stało? Wszystko dlatego, że ktoś rozgadał to wszystko... do po prostu służącej. O, a co kiedy mały Bobby przypadkowo odkrywał, kto uśmiercił jego ptaka, Zacharię? O. Jak myślisz? Dobra, nieważne. Wybaczcie, dzisiaj chyba naprawdę odpuszczę sobie czytanie, bo jakoś tak nie jestem w nastroju. Dobra. Inaczej mówiąc, po prostu mówię o tym wszystkim. O tych wszystkich momentach, kiedy się wygadała czy coś. Ale to było co innego. Gdzie jest Masza? No cóż, okej. Jest w Longbergu, czy Longbergu, nieważne. Jestem z kimś tam. Czym czeka na kogoś. Nie znam detalów. Nie było takie trudne, czyż nie? Dzięki za pomoc, Masza. Twoja. Dobroć jest tak wielka jak twoje czoło, czy się typu dobra. Przynajmniej ja mu nie czytać, a jednak czytam. Dokonałaś właściwej rzeczy. I nie zapomnę o tym. Kto wie, może nawet dostaniesz skrzynkę lub dwie świeżo zebranej wełny za kilka tygodni. I Stella może potrzebować twoich usług. Zostawię cię z nią. Do zobaczenia niedługo, Masza. Nienawidzę jej głupiej twarzy. Idę stąd. Stella, tak. Tak, jestem gotowa. Dobra, to pa. I co teraz? Pogadaj z Astrid, a potem Lundberg, czyli już nareszcie chyba dziewonego w końcu spotkamy. Dobra. O. Zabiadam mi sztabki, okej. Cóż. Nigdy nie była miła. Gada, kłapiąc z dziobem na prawo i lewo, czyś tego typu. A nas akurat tą wredną. Z grupy. Dobra. Ale starczy już na jej temat. Dzięki za przyprowadzenie mnie do tej męczkinie. A więc Giovanni jest w Lonebergu. Cóż. Zazwyczaj nienawidzi zimy. No, chodźmy go odnaleźć. Okej. Czyli tak jak mówiłem, niestety cała niespodzianka została zniszczona przez jednego znajomego, ale nie będę może rzucał nazwiskami czy imionami, czy pseudonimami. Po prostu, no, niestety. Kto to zrobił, ten wie. No i póki co po prostu to tyle w temacie. No i właśnie, w sumie jeszcze sobie przypomniałem o ostatniej kwestii. Pora postawić młyna. I w końcu może zrobić jakieś, nie wiem, mąkę czy coś. I co, akurat nie będę ukrywał, znam jeden przepis, który ponoć miałem spróbować. Po prostu... Tu była taka sugestia też w sumie tego samego znajomego. Że bym spróbował po prostu zrobić jeden konkretny przepis i potem dać go komuś. Ponoć będę wiedział, o kogo chodzi, jak zobaczę, co to jest, ale na obecny moment po prostu 5 aluminium. No i będę musiał się tym zająć. 6 aluminium jest tym metalem, który jest bardzo delikatny i nie jest trudny do utrzymania, więc z radą będę miał już zrobione wszystko. Dobra, no i ostatnie już mknięcie i prawdopodobnie załatwione. Tak. Załatwione. Super. Właśnie w tym momencie udało się pozyskać młyn. A więc co mówię, bo właśnie tylko aluminium brakowało do młyna. Łoj. Wysoki. No, na całe szczęście. Się zmieścił się.
Dobra. Zanim oczywiście kurs wyznaczę, to muszę po prostu sprawdzić, jak działa młyn konkretnie w tej wersji. Co? Okej. I co teraz? Nie rozumiem. Czy ja coś mam robić, czy to się samo zrobi? Bo szczerze nie wiem, czy do końca rozumiem, jak to obsługiwać, ale... niech się po prostu robi... A dobra, chyba już rozumiem. Po prostu musi być ustawiony tak, żeby... ten obszar cały był tam, gdzie jest po prostu wskaźnik wiatru. Więc zostawmy na razie, jak będzie mąka, to wtedy się zobaczy co, jak, gdzie. Tak, cześć Gustaw. Są drogą, tylko będę musiał im znowu kolejną porcję jedzenia dać. Nie jest to wielki problem, nic, ale no jednak. I tak, teraz... A, rzuciło? Serio? Dobra, mniejsza z tym, idziemy do Lauenbergu. Czemu nie jedziemy, płyniemy raczej. Gdybym powiedział, że się spotkam na miejscu, gdybym też dzisiejszy odcinek, tak czy jak będzie prawdopodobnie strasznie krótki, jeśli... nie to, że właśnie raczej nie będę wycinał niczego. No i już, oczywiście. Albo nie ma mąki, albo się skończy, albo wiatr się zmienił. Dobra, czyli się wiatr zmienił najprościej w świecie. Przy okazji mamy jakąś mąkę do odebrania, czy nie? Okej, dobra. Nie będę ukrywał, nie wiem, w jakim tempie to się dzieje, czy w ogóle się dzieje, czy co, jak, gdzie, kiedy. Ale nie ukrywam, chciałbym, żeby to już się zrobiło, bo jednak ta mąka będzie mi pewnie potrzebniejsza, niż mi się wydaje się. Wcześniej czy później przynajmniej. Nadal nic, serio. Dzięki, gru, po prostu. Ciemne to, że to będzie jakaś taka mini gra, czy jakieś tam krótkie zajęcie, ale nie. To akurat musieli urealistycznić i... przymusić gracza do powolnego działania. Właśnie przy okazji warto byłoby chyba zobaczyć, co jest potrzebne na pozostałe budynki, których jeszcze nie posiadam. Więc tak... nie mam kurczaków, jeśli się nie mylę, ale jeszcze nie czuję potrzeby na to. Znytarkę mam, na krowy potrzebuję w sumie miedzi i bawełny, czyli mógłbym mieć, ale w sumie nie wiem po co mi krowy. Jak później potrzebuję cosmic powder, którego nie posiadam, i na piwnicę potrzebuję ektoplazmy i kosmiczny kamień. Znaczy mówiąc, wszędzie są rzeczy, których nie posiadam. Super. Spójrzmy, tak, dobra, dobra, fajnie, dzięki Gustaw. Będę mógł to tam sprzedać i zarobić nieźle. Dalej nie ma mąki, jak wiatr. Muszę to oczywiście dostosować, by się zmienił. Dalej nie ma mąki. Mam do tym wspomniał za każdym razem, kiedy będę do młyna właził, ale dobra. Teraz? Naprawdę teraz, kiedy akurat wylazłem. A, i to tyle roboty dla jednego worka mąki. Okej. No, to teraz powiem szczerze, że ta recepta, o której wspominałem, że wiem, że mam przetestować, jest strasznie dziwna. Bo to wszystko, co mam wsadzić do gotowania. Mąkę. Powiem szczerze, że nie wiem, co ma z tego wyjść, ale okej. Dobra, chodźmy zobaczyć. No, gdzie on jest? Chodź, sprawdzimy to wszystko, dobra. No i... płyniemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Stella! Był tutaj. Czuję to.
Nie będę błagać. Ale jeśli możesz, a wiesz co zrobić. Dobra, rozumiem. Nie sprzedaję niczego, czy jest tutaj coś fajnego. Jak na wszelki wypadek tu kupię trochę bawełny, trochę kapusty i szkło całe. A dobra, czyli tutaj on jest, o! O, mój! Czy nie jesteś urocza, bambina? Nazwę cię Peanut, czyli orzeszek ziemny. Tak jak słodziutkie, czy urocze ciasto z orzeszków ziemnych. Co? Szukasz kogoś, kto się nazywa Giovanni? Ale bambina, to mnie w ogóle nie zaskakuje. No, mam na myśli, no, kto nie szuka mnie? Jestem Giovanni. Lionu Formidable, czegoś tak Formidable, nieważne. Nie umiem przeczytać dobrze, ale... wybacz, że tak trochę też złamię, czy zniszczę twoje marzenia, ale jesteś trochę za młoda dla mnie, co? Astrid, mówisz? Jest z tobą na tej twojej... łódzi? Łodzi, nie łódzi, jest. Za bardzo użyczył we mnie jeden pewien ser materiał, dobry, ważne. Nic więcej nie mów, o to nadchodzę. On... co? Tak po prostu? Bez żadnego narzekania? Serio? O, musi być naprawdę zdesperowany. Wracamy. Dobra. I mamy Giovanniego. Tak jak podejrzewam od początku. No, a później niestety już mi to zaspoilowali. Dobra, przy okazji zobaczmy, co to będzie za potrawa. A, nie mogę wyciągnąć niczego, bo oczywiście trzeba powitać gościa. O, to jest. No cóż, no nie stań tak tutaj. Powitaj go, Stella. Orzeszek. Czemu orzeszku? Aha! Jakiś taki lew. Okej. Giovanni. Astrid. O, Astrid. Nieźle wyglądasz. Zawsze. Też wyglądasz czarująco, królewno, czy księżniczko. Astrid, szukałem cię. Wszędzie, gdzie ja byłem, ciebie tam nie było. Kochana, moje życie jest puste bez ciebie. Powietrze smakuje jak piach? Serio? No bo nie ważam, tutaj tak... gada jakieś takie płoty. Nie ma nikogo, żeby potrafić mi po plecach, okej. Musiałem kupić drapaczkę do pleców, co za tragedia. Wiesz, ta drewniana z plastikowym zakupieniem. Przestań, Giovanni. Nie zapomniałam, co zrobiłeś. Nigdy nie zapomnę. Ale zgodzę się ci przebaczyć. Tylko i wyłącznie jeśli się zgubię, coś zachowywać. Możesz to zrobić, Giovanni? Mogę ci chociaż raz zaufać? Czy może powinnam o tobie zapomnieć tu i teraz? Dobra, oczywiście moja królewna, czy księżniczko. Pokażę ci, że mogę być bardzo... no wierny. Dostaniesz ode mnie mnóstwo prezentów i nigdy w ogóle nie będę myślał już o żadnej, ani patrzył na żadną inną kobietę. Nawet przestanę patrzeć na jakichkolwiek innych ludzi. Masz moje słowa. Okej. Giovikins? Nie wiem, o co chodzi. Ale nadal jesteś... aha. Na... okresie testowym. Paniuśku, czy z tego to był... sam... dobra, nieważne. Jeśli zobaczę, że kiedykolwiek robisz coś podejrzanego, czy coś takiego nie w porządku, zabiję cię. Słyszysz mnie? No, a teraz chodź tu, mam ci dużo do powiedzenia. Okej. Ale zanim to muszę po prostu wziąć to żarcie. Chleb? Okej. Tylko kto może tak bardzo lubić chleb? Nie, nieważne, w porządku. No, ja i Giovanni mam parę spraw do załatwienia. Nie musisz się mną opiekować przez chwilę. No, jestem pewna, że masz jakieś lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie, jak dwa jakieś antyczne kochanki się łączą. Pogadam z tobą później. Okej. No szczerze, nawet nie wiem, na co mi jest ten chleb, ale ktoś ponoć go strasznie lubi, czy coś.
Aha, czyli on korzysta z tego domu. To może tłumaczyć, co i jak. Patrzcie, jakie on ma długie te włosy, brody, czy co to tam jest. Dobra, mniejsze z tym. Tak czy jak udało się 20 minut osiągnąć, więc... prawdopodobnie to na tyle. W następnym odcinku spróbujemy coś pożyteczniejszego zrobić i w ogóle. A dzisiaj, no, przynajmniej udało się drzewaniego złapać. Tak więc wiem, że nie było tego dużo, ale... no, jak mówię, przynajmniej się udało, więc dziękuję bardzo, trzymajcie się, no i hej, hej.